U kresu ciemności. Rozdział pierwszy. Lodowa korona. Ty skurwysyno! Wrzasnęła Sylwana, kopiąc strzaskany i pokryty szronem fragment zbroi króla Lisza. Jej głos, w tej chwili pusty i przerażający, załamał się pod naporem fali nienawiści. Krzyk odbił się echem między szczytami lodowej korony, schodząc niżej ku dolinom niczym gęsta mgła od wieków nawiedzająca to przeklęte miejsce. Zawędrowała aż tutaj, osamotniona, do samego serca jego władzy, na sam szczyt cytadeli lodowej korony, gdzie tron mrozu skrzył się na podwyższeniu pokrytej śnieżno-białym lodem platformy. To było do przewidzenia. Ten mały i egoistyczny chłoptaś, którego znała aż za dobrze, musiał oczywiście ustawić swój tron na samym szczycie świata. Ale gdzie był teraz? Powalony i zdetronizowany. Nie odczuwała już w najdalszych zakamarkach umysłu jego wrogiej świadomości. Pobijana zbroja leżała w kawałkach wokół jego własnego tronu, otoczona zamarzniętymi kałużami poczerniałej posoki, śladami bytności tych, którzy w końcu zdołali powalić go na kolana. Sylwana żałowała, że nie mogła go zobaczyć w tamtej chwili, złamanego i pokonanego. Uniosła pogruchotaną rękawicę, tę samą, która kiedyś ściskała w swych objęciach ostrze mrozu. Arthas w końcu nie żyje. Dlaczego jednak czuje w środku tak przejmującą pustkę? Dlaczego wciąż targa nią żywa nienawiść? Uniosła zbroję i zrzuciła ją ze szczytu, patrząc jak niknie w skłębionej na dnie mgle. Nie była tu sama. 9 błyszczących zjaw okrążyło szczyt, unosząc swe eteryczne postacie płynnymi ruchami majestatycznych skrzydeł. Wszystkie zwracały na nią swe skryte za maskami oblicza. Były to walkirie, osnute legendami wojownicze dziewice Wrajkulów, które zostały zniewolone mocami Arthasa. Dlaczego wciąż tu były? Sylwana nie wiedziała i, prawdę powiedziawszy, wcale ją to nie obchodziło. Tkwiły w milczeniu i bezruchu, nie reagując w żaden widoczny sposób na jej wcześniejszą furię i krzyki. Obserwowały ją? A może osądzały? Zignorowała je, brnąc przez śnieg w stronę źródła mrocznej mocy Arthasa. Ktoś siedział na jego tronie. Z początku Sylwana sądziła, że to zwłoki Arthasa, które ktoś, drwiąc wyraźnie z pokonanego, ułożył tutaj w honorowej pozie. Ale sylwetka obcego była inna. Zbliżyła się do tronu, przecierając dłonią powierzchnię lodu i starając się spojrzeć w twarz uwięzionej w bryle istoty. To był człowiek. Zidentyfikowała kształt wewnątrz jako fragment naremiennika, wojownika przymierza. Ciało obcego było niewyobrażalnie spalone. Jego skóra i mięśnie były popękane jak dobrze wysmażone mięso. Jego głowę zakrywała korona Arthasa, a jego oczy płonęły świadomością. Zastąpili go! Na tronie siedział nowy król Lisz. Powietrze ponownie przeszył krzyk Sylwany. Jej niedowierzanie przerodziło się w atak czystej furii. Uderzyła w lodowy blok otwartą dłonią, następnie pięścią. Lód pękł, a zastygłą pod jego powierzchnią twarz zniekształciła pajęczyna drobnych zarysowań. Jej wrzask ucichł, kryjąc się w gęstej mgle zebranej u szczytu. Zastąpili go. Powtórzyła w myśli. Czy to oznacza, że zawsze będzie istniał król Lisz? Idioci! W swej dziecinnej naiwności założyli, że ich marionetkowy król nie zechce któregoś dnia zerwać ograniczających go sznurków i samemu wpłynąć na losy świata.
albo jeszcze gorzej, zostać użytym jako bezwonna broń do czegoś znacznie gorszego! To był gorzki cios. Przybyła tu gnana wizją triumfu, a zamiast tego dokonała kolejnej porażki. To zwycięstwo nic nie znaczyło. Odsunęła się zwolna od tronu i wyprostowała, przyjmując do wiadomości, że cykl nie został przerwany i wciąż trwa. Arthas był martwy. Jakież to miało znaczenie, że na jego pustym tronie zasiadał inny trup? Sylwana dopełniła swojej zemsty, marzenie, które było wyznacznikiem dla każdego jej kroku, jak i wszystkich porzuconych, w końcu się ziściło. Ani jeden wysuszony mięsień, ani jedna komórka jej ożywionych zwłok nie przejmowała się tym, dokąd zmierza teraz ten świat. To już koniec. Cząstka jej jaźni była nawet zaskoczona brakiem jego jestestwa, nieustannie szarpiącego za wrota strzegące jej umysłu. Powoli odwróciła się od tronu, by ogarnąć swym wzrokiem otaczający ją zimny i szary świat. Jej myśli ponownie skierowały się do tamtego miejsca przepełnionego błogością, chociaż był to jedynie na wpół zapomniany majak, przebłysk tego, co leżało tam, po drugiej stronie. Jej dom. Już czas. Powoli, krok za krokiem, zbliżała się do nierównej krawędzi lodowej platformy. Wiedziała, że 1000 stóp poniżej, spowity gęstymi chmurami, leżał las, złożony ze strzaskanych iglic wykutych z saronitu, który odkryła już wcześniej. Sam upadek oczywiście nie mógł jej zabić. Jej ożywione zwłoki były niemal niezniszczalne. Jednakże te szpikulce powstały ze skrystalizowanej krwi przedwiecznego Boga i były zdolne nie tylko rozerwać jej ciało, ale i zniszczyć duszę. Tego właśnie poszukiwała. Możliwości zaznania spokoju. Misja, którą rozpoczęła w lasach Srebrnej Luny, została zakończona wraz ze śmiercią Arthasa. Zdjęła łuk ze swego ramienia i odrzuciła go na bok. Broń z brzdękiem zderzyła się z lodowym podłożem. Następnie sięgnęła po kołczan i obróciła go. Spoczywające w pokrowcu strzały wysypały się i spadały kaskadą w dół cytadeli lodowej korony, znikając we mgle jedna po drugiej. Pusty kołczan upadł głucho u jej stóp. Silny wiatr zaczął targać jej poprutą peleryną z ciemnego materiału, która niepodtrzymywana już przez porzucone uzbrojenie zaczęła się wić wokół szyi. Nie czuła zimna, a jedynie nikłą niedogodność. Nawet ona wkrótce się skończy. Poczuła, jak jej ducha ogarnia całkowity spokój. Pierwszy raz od niemal dekady. Płynnie przesunęła ciężar swego ciała w stronę krawędzi i zamknęła oczy. Wszystkie walkirie jednocześnie skierowały na nią swe milczące spojrzenia. Przekład oryginału: Piotr Wentas Budak. Sylwanas: Anna Grygorowicz. Montaż i realizacja dźwięku: Krzysztof Głowienkę. Czytał Adam Rzejmo. Vox Record 2022.